Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj ponownie jestem tutaj u Asieńki, którą wielu z Was już zdążyło przez telefon poznać i nie tylko Asię, bo tutaj jest jeszcze druga osoba, która teraz odbiera właśnie telefony których od Was. Jest bardzo, bardzo dużo, dziękujemy. I na początku ja tutaj od razu pozdrowię te dwie osoby, które przed chwilką zadzwoniły i rozmawialiśmy tutaj. Właśnie nagrywamy teraz ten odcinek. No i na początku podziękowania za taki odzew. Półki zostały praktycznie wymiecione, z czego no cieszę się, bo są to produkty naprawdę dobre i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Dla kogoś coś będzie nieodpowiednie, ale dla drugiej osoby będzie. Dlatego takie filmy powstają i będą się pojawiać, bo każdy szuka tak naprawdę czegoś innego, nie? Dokładnie. Powiem szczerze, że odzew po ostatnim filmie ogromny. Dziękuję też wszystkim Państwu za telefony. No i co? Faktycznie, tak jak Rania powiedziała, puste półki. Ten szampon, który powiedziałam, że mi tak ładnie włosy zagęszcza, pusto. No i musicie przyznać, że Asia jest do tańca i do różańca. Miła osoba, sympatyczna. No taka chyba właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że Pszczeli Sklep z Suchlicy zyskał taką sławę, że podobają się Państwu te produkty, które my oferujemy. My też cały czas szukamy czegoś nowego, czegoś dobrego. No staramy się, żeby ta oferta była szeroka i dla każdego. No i zresztą wiecie, że ja też nie polecam czegoś, czego sama nie sprawdzę, co nie uważam, że jest dobre. Dobrze powiedziałam? Nie uważam? Czy uważam? Że uważam, że jest dobre. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, o co chodzi. Ja tutaj często gafy popełniam, także już moi widzowie przywykli. I warto, naprawdę wszystko, co naturalne, wiadomo, że takie z natury jest najlepsze, ale wiele osób nie może iść pozyskać sobie tego czy tego. Nie ma dostępu do ula, nie ma dostępu do pszczół, więc naprawdę świetną alternatywą jest tutaj ten sklep. No i tutaj teraz dzisiaj chcemy poruszyć temat pierzga, pyłek i mleczko pszczele. Te trzy produkty. Często pytacie się mnie, kochani, skąd ja mam taką energię, skąd mam taką siłę. Właśnie tu z tych produktów. Potwierdzam, ja też po pierzdze takiego powera dostaję. No i to mogą śmiało brać, bo jest dużo zapytań. Właśnie dzisiaj nawet była pani, pytała, czy to mogą brać osoby, które mają cukrzycę, nadciśnienie, problemy z układem krążenia. Jak najbardziej. Tak, z tym cukrem organizm sobie dużo lepiej i szybciej poradzi niż z cukrem takim sztucznym z czekolady. Czy ze słodyczy. Miód, produkty pszczele zawierają cukry proste, cukry, które dla organizmu, no owszem, no nie można, tak jak z niczym, nie można przesadzać. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że pszczoła przynosząc miód, pyłek, czy chociażby robiąc pierzgę, pozyskuje ten nektar z kwiatów, a nektar kwiatowy zawiera już naturalną fruktozę, czyli krótko mówiąc cukier naturalny, tak, który nie jest zabójczy dla naszego organizmu. Inna sprawa, jeżeli ktoś jest uczulony na produkty pszczele, tutaj też musicie to wiedzieć, bo są osoby, ja osobiście mam znajomą, która jest uczulona na miód. Także są takie przypadki. Są i ja mam takie klientki. Tak. I tutaj, no słuchajcie, pyłek to jest przynoszone prosto z kwiatu. Pszczółki często, jak widzicie filmy przyrodnicze, czy chociaż nawet kreskówki, one na nóżkach mają takie żółte kulki. Tak, ja pokażę maskotkę, ale ona jest tak wiernie. To jest właśnie odzwierciedla pszczółkę. Jest on różnokolorowy z tego względu, że zależy z jakiego kwiatu przynoszą. Proszę Państwa, mamy taką pszczółkę u siebie, maskotkę, która jest zrobiona cała z materiałów z recyklingu. Tak, o też maskotka. Proszę właśnie zauważyć, ona ma tutaj właśnie na tylnych odnóżach właśnie takie pomarańczowe kuleczki. To są te koszyczki, do których zbiera pszczółka pyłek. I pszczoła właśnie ma trzy pary odnóży. Czy to jest taka wierna kopia? Tak, wierna kopia. I na trzecich odnóżach ona zbiera pyłek. I później są specjalnie takie, wiecie, w ulu się zakłada poławiaczkę, jak ta pszczoła idzie, poławiaczka ma oczko,
tak wyliczone, żeby się zmieściła pszczoła. I ona, idąc z tymi pakunkami do ula, nie mieści się przez to oczko. Więc musi, wiecie, trzeć i ten pyłek zostaje, gubi. I on jest suszony i później tutaj jest ten pyłek. Drugim produktem jest pierzga. Pierzga tutaj... Mi się zdarzało, Asieńko, dosyć dużo takich w komentarzach czy w SMS-ach od Was, że pierzga jest oszukana, bo to mówią, że to jest pyłek. Tak, to jest pyłek, to samo co to, tylko że to pszczoły przynoszą i bezpośrednio upychają w komórkę. A o tym znaczy powiem. Zostawiają. A tu powie Asia. Tak, powiem, jak powstaje pierzga. Na bazie pyłku właśnie, więc no trudno, żeby nie miała tego pyłku, skoro na jego bazie powstaje. Chodzi o to, że pszczółki, no można powiedzieć, że my jako ludzie troszkę zgapiliśmy od pszczółek, bo kisimy. Kisimy sobie żywność na zimę, żeby tego ogórka zimą mieć, żeby kapustę mieć, no to musimy to ukisić. Pszczoły dokładnie to samo robiły już tysiące lat temu. Czyli kiszą pyłek pszczeli, żeby mieć pokarm na zimę, żeby go ukisić, do pyłku dodają mleczko pszczele, dodają miód, żeby właśnie zakonserwować go, dodają wosk, dodają propolis i co najważniejsze, dodają swoją ślinę. W ślinie pszczoły mają enzymy, bardzo ważne enzymy i enzymy, których chemicznie się nie wytworzy, nie będzie które pszczół. Które działają tak naprawdę jak antybiotyk. Tak, tak. I to jest właśnie pierzga. Pochodna pyłku, właśnie powstaje wtedy pierzga. Pozyskać pierzgę też nie jest jakoś łatwo, ponieważ to jest taki długotrwały, czasochłonny i pracochłonny proces. Ją trzeba wybrać odpowiednim sprzętem. Trzeba ją suszyć, mrozić parokrotnie. Cena odzwierciedla te procesy ale i właściwości. Ale jest wydajny produkt. Tutaj... Jest wydajny, jest bardzo, bardzo wartościowy. Powiem szczerze, mam klientki, onkologiczne klientki, które za zgodą lekarza biorą pierzgę, bardzo ładnie wyniki im się podnoszą. Właśnie tutaj jest ważne, jeżeli ktoś z Was choruje, ma nowotwora, choroby nowotworowe, wszystko musicie mimo wszystko skonsultować z lekarzem. Tak, z tego względu, że może się gryźć z lekami. A też może przekłamać wyniki. Tak. Mogą się okazać bardzo dobre, a raczysko robi nam spustoszenie w organizmie, więc to trzeba mieć pod kontrolą. Jeżeli już jest się po na przykład leczeniu chemią, już tego raka gdzieś tam zażegnaliśmy, nie ma go, ale co jakiś czas na kontrolę się jeździ, no to też przyzwoleniu lekarza jak najbardziej pierzgą się wspomagać ale ten organizm. Mój tata też jest po amputacji nerki już 30 lat, nowotwór złośliwy, ja to już... Przepraszam, kurczę, coś mi jeszcze chrypka wzięła. Nowotwór złośliwy, też o tym mówiłam. I później myśmy stosowali wilka korę po całej tej kuracji, no bo powiedzieli, że no niestety musi się liczyć z tym, że długo nie pociągnie, krótko mówiąc. I myśmy sprowadzali wtedy wilka korę. To są peruwiańskie, naturalne leki z roślin. One były bardzo drogie. To dopiero na rynek nasz tutaj wchodziło. Nie było jeszcze produktem znanym. My to sprowadzaliśmy. Do tego tutaj właśnie pyłek, pierzga. Propolis i tata do dzisiaj żyje. Ale do dzisiaj to bierze. I jest pod kontrolą. Co pół roku, bo jest jednak tak, onkologiczny. Tak, trzeba się i nie ma przerzutów, nie ma nic. Naprawdę, natura. Wspomógł się co prawda taką na leczeniem farmakologicznym, bo jednak doszło do amputacji, musiało dojść, ale teraz leczy się tym. Zgadza się. Także tutaj branie tego, jak to brać? Najlepiej, Asiu, powiedz. Najlepiej rozpuścić wieczorem łyżeczkę w niepełnej szklance wody i rano na czczo wypić. Woda oczywiście nie gorąca. Może być woda z czajnika, może być woda z tego czajniczka takiego filtrującego. Dobrze, żeby była przegotowana, bo tak, żeby nie miała ale nie uszkomienia. Gorąca, tak. Ale nie gorąca. I rano na czczo wypić. Pierzga się prawie cała rozpuści. Coś tam będzie pływało po wierzchu. Tu jest wosk na przykład w pierzdze. I wosk się nie rozpuści, ale to nie jest jakiś problem dla naszego organizmu, że to się gdzieś tam odłoży czy nie strawi. I tak wchłania się najlepiej.
Przyznam się, że ja systematyczna nie jestem i niestety zapominałam rozpuścić pierzgę wieczorem. To tak jak ja. No właśnie, ale co robię? Jem ją. Ona jest tak smaczna, ona jest tak słodziutka, że tak nawet moim klientom mówię, jak mam wziąć byle jakiego cukierka, zjeść, to ja 100 razy bardziej wolę słodziutką pierzgę. Wiecie, jak się ją gryzie, bo ja też nie rozpuszczam, bo zapominam, tu muszę się przyznać, że zapominam, tak jak mówisz, nie jestem systematyczna. To rano tak biorę kilka tych kuleczek i żuję. To jest takie jak guma do żucia. Takie w smaku. Tak, no, i czuć nie propolis. Nie powala mnie, ale jest. A ja lubię właśnie. Ja, no, tak czuć miód, czuć propolis, czuć te kwiaty. Czuć normalnie pyłek kwiatowy, więc i taki naprawdę posmak smaczne. Jest jakby kitu. Pszczeli, tak. Taki pszczeli posmak ma, tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Kobiety, które wchodzą już w tą fazę menopauzy. Bardzo zalecana jest właśnie pierzga. Ona ma hormony, niewiele, ale widać ma. Widać po mnie. Ale ma. I o co chodzi? Pomoże łagodniej przejść ten trudny czas. Też może nie będzie trzeba się wspomagać jakimiś tabletkami, środkami farmakologicznymi, tylko właśnie na naturę postawić. I... No reklamowane są różne środki na menopauzę. Weź to, żeby nie było uderzeń gorąca. Weź to. No my z Asią też już nie należymy do osiemnastek, chociaż nie, dwudziestek już tak. Tak, do dwudziestek. Do dwudziestek należymy, ale to naprawdę jakoś tak wszystko łagodzi te takie, nawet takie stany ja napięciowe, tak jak ja nieraz tak, mam taki ciężki dzień, wiecie, że się wkurzam, mam chęć roznieść wszystko, pół łyżeczki i wycisza mnie. Wszystko lajcik. Wszystko lajcik. No dobra. I mleczko pszczele teraz. Mleczko pszczele przyniosłam z lodówki specjalnie, u nas stoi w lodówce i musi, jeżeli Państwo zakupicie, też w lodówce trzymać mleczko pszczele. To jest taka, konsystencja ma takiej gęstej śmietany. I mleczko pszczele to jest najbardziej luksusowy produkt z ula. Jest to wydzielina gardzielowa pszczół. Jest pokarmem w pierwszych dniach młodych larw. No, ale później już oczywiście larwy już tego nie dostają. Natomiast matka pszczela jak najbardziej. Właśnie matka tutaj pszczela, jest ciekawy proces. Królowa, tak. Żywi się tylko i wyłącznie mleczkiem pszczelim. I teraz taka ciekawostka. Pszczoły robotnice żyją 5-6 tygodni. Tak. Matka pszczela żyje 5-6 lat. No bo je mleczko pszczele. I właśnie mleczko pszczele nazywane jest... mleczkiem długowieczności, tak, pokarmem długowieczności. Tutaj nawet niektórzy poszukują korzenia żeńszenia jako takiego właśnie źródła tego przedłużenia tej długowieczności. A my mamy tutaj, mało kto wie, że to jest polski taki zamiennik żeńszenia. Pewnie tak. I kto no, ma dostęp, gdzieś właśnie. Kto ma dostęp do mleczka pszczelego, pszczelarze na przykład bardzo często mówią, że jak gdzieś tam w ulach pracę wykonują i jest mleczko, mówi, tak się napiją, najedzą się tego mleczka świeżego. No tak, my jak idziemy zrywać na przykład, bo w matecznikach często, jak mateczniki są zakładane, no to pszczoły podkładają tej no, przyszłej królowej. Ale jak one ciągną za dużo mateczników, trzeba te mateczniki zerwać, żeby tam, no ale to już jest temat inny. Tak, ale właśnie to najlepsze, co tam jest. To jest to mleczko i Edziu nieraz jak tego kieliszka zrywa, chodź tu, mnie woła, paluszkiem i... Tak, bardzo dobre jest na skórę. Bardzo dobre. W ogóle mleczko ma bardzo, bardzo szerokie spektrum działania i trudno powiedzieć, na co ono nie działa. Odmładza przede wszystkim. To widać po nas. Dlatego jesteśmy ciągle... Fit. 20, tak. No fit to może bym tu podyskutowała, ale tak. Teraz tak, mleczko pszczele czytałam, że bardzo dobre efekty ma wspomagając trudności, jak rodziny mają. Nie chcę tu powiedzieć, bo też firmy farmaceutyczne nie pozwolą powiedzieć, że działają na bezpłodność. Po prostu wspomagają proces leczenia bezpłodności. O, czytałam, tak to trzeba nazwać. Czytałam. Teraz tak, druga sprawa. Mleczko pszczele, badania są bardzo szeroko prowadzone pod kątem sprawności usprawniania mózgu.
I o co chodzi? Ludzie starsi, ludzie, gdzie już tam demencja jakaś się zaczyna, bardzo wskazane jest podawać takiej osobie mleczko pszczele. Ja nie twierdzę, że tą demencję się cofnie, ale zatrzyma się i uda się tak jeszcze tych parę lat w jakimś zdrowiu przeżyć. O co chodzi jeszcze? Czytałam, że w Japonii badania były robione. Grupie studentów podano placebo, drugiej grupie mleczko pszczele. Do egzaminów uczyli się równo tak samo, ale 100% zdawalności było w grupie po mleczku pszczelim. Czyli czytałam. Tak usprawnia właśnie mózg, że przyswajanie wiedzy staje się łatwiejsze. Też czytałam, że osoby po jakichś tam traumatycznych doświadczeniach, żyjące w stresie, też powinny się wspomagać mleczkiem pszczelim. I tutaj też Wam powiem, bo cena takiego słoiczka to jest 100 ml, tak? I jak to na dzisiaj wygląda? 178 zł. Ale starcza na kilka miesięcy tak naprawdę, bo tego bierze się i jak to brać? 179, przepraszam, tu mnie już koleżanka poprawiła. 179. O złotówkę się pomyliłam. Tak. W każdym bądź razie bierze się go naprawdę niewiele. Ten słoiczek, tak jak Rania powiedziałaś, na parę miesięcy starczy. Tak. Jedna osoba jak bierze, to podejrzewam koło 3 miesięcy, śmiało. 4. No. O co chodzi? Bierze rano, jak się wstanie, przepłukać trzeba usta i najlepiej szpatułką drewnianą albo szklaną, raczej nie metalem, nie plastikiem, nabrać odpowiednik, ma być kropelki czubka noża. Kropelka. Kropelka. Tak. To, co na czubku noża byśmy nabrali, to bierzemy do ust. I pod język, tak. I dopiero za pół godziny, żeby cokolwiek coś jeść. Zjeść, tak, niech to się wchłania w jamie ustnej i się wchłania właśnie. W smaku specyficzne, trzeba takie to powiedzieć. A powiem, że dużo lepsze jak to. Naprawdę? Mi to smakuje. A, okay. Taki ma kwaskowaty, troszeczkę jakby zawierało cytrynę. Moje odczucia, cytryna, kwaśne mleko i coś jeszcze, nie wiem sama co, ale dobre jest. Okej. Okay. Idzie przeżyć. Jak to mówią, o smaki i gusta nie ma co się kłócić. Nie. Dobrze. Zresztą widać po nas, my już jesteśmy rano po mleczku pszczelim, także mamy power. Ja popierdzę. I nie brałyśmy Jaćki. Słuchajcie, jeszcze. Brałyśmy jeszcze. Jaćka czeka tam. Dobrze, ja jeszcze wspomnę, że mamy mleczko pszczele w kapsułkach. Jeżeli ktoś ma problem, żeby trzymać mleczko w lodówce, jeżeli gdzieś wyjeżdża i na przykład no, chciałby nie przerywać kuracji, ale nie ma możliwości tego mleczka, przetrzymywania mleczka w lodówce, ja przyniosę, pokażę kapsułki. Przy czym no, na pewno zdecydowanie lepiej jest brać takie, bo no, tutaj jest 100% wchłanialności, tak, to prawda. A kapsułki to jednak już jest przetworzone. Tutaj tak. Mówimy to uczciwie, tak. Żeby każdy wiedział. Tu jest mleczko pszczele. Ja tu jest mleczko pszczele dla osób z podwyższonym cukrem. I tutaj mleczko pszczele liofilizowane, czyli ono takie w kapsułkach jest, proszek. Wysuszone, bo liofilizacja tak, to jest suszenie. Tak, tak. Ja pokażę może. Tych kapsułek jest 32. W sumie na miesiąc dwa opakowania trzeba by byłoby zainwestować w dwa opakowania, ponieważ dwie kapsułki dziennie powinno się brać. Cenowo, jak przeliczyłam, dużo bardziej opłaca się. No i jest to najlepsze, bo to jest czysty produkt z ula, nie oszukujmy się, a to jest już przetworzone w proszek, w kapsułkę, nie? Także tutaj to też jest tak ważne. Tak, pokażemy. Asia, jeszcze Ci tutaj to mleczko dam. Tak. Asia obłożona mleczkiem pszczelim. Także słuchajcie, no na dzisiaj to by było... Tak. Jeszcze tylko chcę wspomnieć coś właśnie. A, po no, ostatnim tak. filmiku... na temat szamponów, które włosy zagęszczają. Proszę Państwa, odzew był taki, że mam puste półki naprawdę w jeden ja dzień. Ja dzisiaj przyjechałam między innymi po szampon, żeby Agnieszce wziąć i muszę czekać. Już go nie I ma. To jest tragedia. Jest że zamówiony, ja muszę czekać. On będzie, ale ja nie wspomniałam w poprzednim filmiku o szamponie, który zawiera taurynę. To jest szampon dedykowany mężczyznom, ale oczywiście kobiety również go używają.
O co chodzi? Mężczyźni, no łysieją, no trzeba to powiedzieć, w pewnym wieku łysieją. I ten szampon ma za zadanie zapobiec łysieniu, pobudzić te cebulki tak, do wzrostu włosa, do pracy. I bardzo dobrze sprawdza się w przypadku włosów cienkich, osłabionych, wypadających. Na kobiecej głowie również. Zacznijmy od tego, że tauryna jest takim naturalnym, jakby to powiedzieć... Energetykiem. Tak, i ona jest składnikiem też energetyków. Tak, tak. No a tutaj tauryna jest w szamponie, więc ona te cebulki bardzo ładnie pobudza i one się regenerują. I polecam właśnie ten szampon również kobietom. Teraz jak dzwoniły kobietki i chciały szampon ten, który mi tak włosy zagęścił, zamiennikiem jak najbardziej, kto wie, czy nawet nie lepszym, czy nie podpasuje bardziej co niektórym to ten chyba szampon. Chyba wezmę ten, bo jutro nie dostanę już nic. I jeszcze co, jest coś takiego, to jest serum wcierka do włosów z rokitnikiem. Rokitnik teraz tak jakby może nie wraca do łask. On był już znany, właściwie nieznany był. U nas był. Nie był właśnie. Nie był. Dopiero teraz o jego właściwościach tak się dowiadujemy w kompotach, w syropach, w dżemach. W miodach. W miodach jest tutaj z rokitnikiem. Przede wszystkim rokitnik ma bardzo dużo naturalnej witaminy C. Jest bardzo dobry miód, za który też nagrodę pierwszą dostaliśmy. Jako pszczeli sklep, firma Łukasiewicz. Przyznam, że właśnie ja mam swoje miody, ale tak jak wiecie, ja często mówię, że kocham próbować smaki i tutaj też zakupuję dosyć często, jak jest jakiś nowy, żeby spróbować jakby to... Zresztą jest tutaj nawet możliwość, kto przyjdzie osobiście, spróbować smaki miodów, bo są testerki i ja tak zawsze za te testerki tutaj tego miodu się, wiecie, nawciągam i później wiem już, co mam brać, ale ten z rokitnikiem jest naprawdę dobry. Tak, jest dobry. Paskowy, ma dużo witaminki C, które rokitnik właśnie, czytałam o rokitniku, że to jest tak specyficzna roślina, ma pięciokrotnie więcej witaminy C niż na przykład cytryna. Tak, to jest prawda. Ale nie ma pewnego aminokwasu, który witaminę C rozkłada. W związku z tym jego wada jest jego zaletą. Cały czas będzie miał dużo rokitnik witaminy C i przetwory z rokitnikiem będą miały cały czas bardzo dużo witaminy C. W związku z tym też również polecam to serum, tą wcierkę do skóry głowy i też ma za zadanie pobudzić cebulki włosowe do wzrostu włosów i bardzo dobra sprawa, jeżeli ktoś ma problem właśnie z wypadającymi. To mi od razu daj i ja to od razu biorę. Biorę. Zaraz się jeszcze zagadamy, zapomnę, a muszę wziąć dla Agniesi i kurczę, już dzisiaj przyjechałam, tego, mówię Asia, to tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Kurczę, co to znaczy, że tego nie ma, a tak, ja to co? Tak. Krzewc bez butów chodzi, także to od razu tak biorę. Zawsze jest. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Odcinek dosyć długi, bo widzę tutaj już 20... Nie, to przeżyjecie 22 minuty, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni tutaj z obsługi Asi. Asia jest taka kobitka. I jeżeli macie ochotę, jeżeli tutaj Asia przypadła Wam do gustu, wciąż trwa głosowanie. I na sklep. Tak. Będą ponownie w opisie. Słuchajcie, kochani, w opisie. Bo wiem, że nie zaglądacie w opis i później w komentarzach często jest: Pani Reniu, gdzie to jest? Kliknąć paluszkiem w tytuł. I tam się pojawią, jak można oddać głos. Jeżeli macie ochotę, zachęcam. Bardzo dziękuję za głosy przyszłe i były. I już ja tak uważam, znam oddane. Tutaj Asię już od dawna, ten sklep też znam, że zasługują. Naprawdę doszli do tego wszystkiego tutaj pan Krzysztof, który jest właścicielem. Jeszcze dorwiemy pana Krzysztofa tutaj na którejś odcinek. I pani odcinek. Karina, która też ma pieczę nad żona, kosmetykami. Są ludźmi, którzy od niczego doszli do tego. Są ludźmi, którzy naprawdę mają duże serca, udzielają się, znam ich osobiście, osoby ciepłe. Zawsze z takim zaangażowaniem ogromnym do drugiego człowieka. Tak. Organizują tutaj różne jakieś takie sympozja, spotkania tak dla dzieci. Wycieczki, gdzie szef oprowadza po hurtowni, po pasiece dzieci, ubiera je w kapelusze, więc to już jest fajne dla dzieci przeżycie, że już w tym kapeluszu pszczelarskim poszły do pasieki. Więc tak, mamy bardzo, bardzo dużo wycieczek w letnim okresie. I ja nigdy nie słyszałam, kiedykolwiek tutaj nie przyjechałam,
przyjdziemy, czy coś do Ula dokupić, czy chociażby słoiki, naklejki, nie mam czasu. Nigdy nie usłyszałam tego od pana Krzysztofa, czy pani Kariny, czy tu od Asi, czy od innych pracowników, bo już tutaj zdążyłam tak naprawdę wszystkich poznać. Chyba tak. No naprawdę. Zresztą, kto tutaj przyjeżdża, no to wie, jak tutaj jest. Jest miła aura, to prawda. Się wchodzi, jest dużo zieleni, są ławeczki, można sobie posiedzieć, jest fontanna. No teraz nie działa, ale w okresie letnim jest naprawdę, można tutaj miło czas spędzić. Ja to tutaj bym, wiecie co, chyba zanocowała, zwłaszcza w tym sklepie tam przy tej jaczce. Albo w domku do apiterapii. Albo w domku. O, też będzie, bo tak. Warto tutaj z tej apiterapii korzystać. Także no, dzisiaj już nie przedłużamy. Kolejny odcinek jeszcze tutaj będzie, bo tu jest tematów ogrom, które warto Wam przybliżyć, pokazać, polecić, żebyście mogli naprawdę skorzystać z natury ci, którzy nie mogą gdzieś tam sobie sami czegoś pozyskać. Tak. Tak. No i co? Życzę Wam zdrowia, zadowolenia, radości. No i trochę dzwońcie do Asi. Mi jest męczcie miło. Mnie. Męczcie, Asię, męczcie. Nie, żartuję. Zawsze telefony od Państwa są bardzo miłe. Ja dzisiaj jeszcze tak na koniec powiem, wchodzę i słyszę już, o właśnie idzie Renia. I kobieta się odzywa, o Renia. I tak żeśmy chwileczkę, pozdrowić, proszę tak. pozdrowić. A ja wiecie co, wybuchłam śmiechem. I my tak, masz Asiu, mówię teraz, mówię, to co powinnaś mieć, bo jesteś osobą życzliwą, ciepłą. Ja my to sobie porozmawiaj. Tylko do 16. Do 16 pracujemy, do 16 proszę o telefony. Ale po 16 też wiem, też odbieram. Że też, kochani moje, odbiera. No i cóż, no to już teraz nie przedłużając, żegnamy się z Wami. Dziękuję bardzo. I życzymy Wam dużo, dużo zdrowia.